trzeba mieć wiedzę, a później ustanawiać prawo. Tymczasem wszystko nastąpiło w odwrotnej kolejności. Wprowadzamy nagle nowych graczy do ekosystemu. Do ekosystemu, które są rządzone walką o przetrwanie. Bo my nie wiemy jeszcze na początek, jak to będzie przebiegać. Ktoś, kto ma wątpliwości w stosunku do upraw genetycznie modyfikowanych, to jest ciemnota. Czy 80 milionów Niemców to są ciemniacy? Czy Grecja to są ciemniacy? Czy Francja to też jest ciemnogród i średniowiecze? Dlaczego 11 krajów Unii Europejskiej chce wprowadzić zakaz upraw GMO? A zobaczymy, co się znajdzie jutro, czy dzisiaj w telewizji, co się znajdzie jutro w prasie. To będzie też świadczyło o tym, jak media polskie traktują nas, jak traktują społeczeństwo w tym zakresie. Czy będzie tak jak zwykle, nie powie się nic, że chcemy mieć kraj wolny od GMO.